Let the Wookiee win. Daj Wookiemu wygrać. Use the force, Kamil. Musi być jakiś lepszy sposób. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jest lepszy sposób, żeby doświadczyć Gwiezdnych Wojen i bitew kosmicznych osadzonych w tym świecie. Otóż kilka dni temu wyszła gra Star Wars Squadrons, a ja, jak wiecie pewnie, albo większość z Was wie, jestem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. Widzieliście już nieraz setki moich koszulek i bluz. Tutaj mam też kolejną, bardzo fajną, taką troszkę osadzoną w polskich realiach, ogniem i mieczem. Jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolony. W każdym razie, wyszła gra Star Wars Squadrons, w której możemy właśnie uczestniczyć w bitwach kosmicznych i chciałem tę grę Wam pokazać, ale w pewien określony sposób, ponieważ w związku z tym, że pojawiło się bardzo dużo doniesień, że na klawiaturze i myszy jest sporo problemów ze sterowaniem, są opóźnienia, ja też ich doświadczyłem, to przygotowałem dla Was taki mini poradnik może, albo rozwiązanie tych problemów. Prawdopodobnie jakiś patch do gry prędzej czy później to załatwi, ale póki co jest na to inny sposób. Jaki jest mój sposób na polepszenie sterowania w grze Star Wars Squadrons? Otóż mam tutaj dwie rzeczy, konkretnie cztery łącznie, ale trzy z nich są w zestawie. Jest to zestaw do sterowania lotem od firmy Thrustmaster, dokładnie T16000M, który składa się z joysticka, przepustnicy oraz pedałów. Naprawdę fajny sprzęt, używaliśmy go już podczas materiału, w którym na pięciu monitorach razem ze Stilgarem graliśmy w Microsoft Flight Simulator 2020. A żeby dodać trochę realizmu, stwierdziłem, że ściągnę jeszcze do studia Flight Stand, czy stojak lotniczy, jak kto woli, od firmy Next Level Racing. Spory kawałek metalu, wygląda no tak całkiem fajnie, troszkę imituje powiedzmy kokpit lotniczy i poustawiałem na nim nasze joysticki, przepustnice oraz pedały od zestawu Thrustmastera. Wygląda to całkiem fajnie, ja muszę to już niestety zdjąć, ponieważ absolutnie nic nie widzę przez ten wizjer, jak się nazywa, ale niestety nie spełnia swojej funkcji. Jak wiecie, noszę okulary i za moment dostanę od tego plastiku oczopląsu. Także ja ściągam hełm przed lotem niestety, ale co zrobić, i przechodzimy do gry. I słuchajcie, tak jak były opóźnienia na myszy, no to teraz mam, panowie się tutaj wkurzyli, mam bardzo, ale to bardzo responsywny system sterowania, zwłaszcza jak się wszystko dobrze skalibruje, chociaż on się sam skalibrował, ja go kalibrowałem przed rozpoczęciem rozgrywki, ale wszystko działało idealnie. Przepustnicę mam pod lewą ręką, w prawej ręce joystick i powiem Wam, że naprawdę fajnie działa. Tutaj jest masę klawiszy do konfiguracji. Ja ustawiłem tylko kilka podstawowych, ale mam przepustnicę tutaj, zmienianie celu, dopalacz po tej stronie i jeszcze coś, już czego już nie pamiętam. Powiem Wam, że ten joystick naprawdę reaguje świetnie na to, co się dzieje. Fajnie, naprawdę fajnie, podoba mi się. Jest fajna grafika, prosta, nie widzę żadnych spadków FPS-ów. Robiliśmy sobie wcześniej takie wstępne testy i na RTX-ie 3080, który jest na naszej platformie testowej w 1440p, tutaj wypluwała nam gra jakieś 300 FPS-ów, coś w tym stylu. No słuchajcie, ten joystick robi po prostu to, co mu każe. Wywaliłem teraz sterowanie stopami, nie jest mi potrzebne w zupełności. Można oczywiście dodatkowo z tego korzystać,
wydaje mi się, że w tej chwili jest zbędne. Może jak ktoś tak bardziej zaawansowanie podchodzi do tego, to się przyda. O, jest! Zniszczyłem system! I powiem wam tak, w multiplayera nie grałem, tutaj wiadomo przydałoby się więcej znajomych, żeby pograć, może by w ekipę Morele TV namówić, żeby pograć jakoś wspólnie. No ale takie ogólne wrażenia z gry, no ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego, co tu się dzieje. Taki trochę TIE Fighter mi się przypomina, ten oryginalny. Mniej więcej ta sama mechanika. Podobna zabawa, no tylko wiadomo w nowej oprawie graficznej, także no jest całkiem, no dla fanów Star Wars jest coś, co warto sprawdzić moim zdaniem. I ja nie mówię, że trzeba kupować do tego kontrolery, żeby się cieszyć grą, ale naprawdę dużo to zmienia, także a już w ogóle kupowanie tego całego zestawu no, z tym rakiem metalowym, no to już jest też przegięcie, no ale tutaj tak na potrzeby materiału, żeby to fajnie wszystko wyglądało. Na jednym małym monitorku trochę tak smutno grać, powiem wam, w symulator lotu, ale w związku z tym, że obiecałem Stilgerowi, że będę robił zestawy czy konfiguracje multimonitorowe tylko jak będzie tutaj Stilger na miejscu, żeby mu nie było smutno, że robię coś takiego bez niego, stwierdziłem, że jest inny sposób na to, żeby cieszyć się Gwiezdnymi Wojnami na czymś więcej niż takim małym monitorku. A co? No dobrze, mili moi, ustaliliśmy, że naprawdę pomocne są przyrządy czy akcesoria Thrustmastera w sterowaniu X-Wingiem, ale pójdźmy teraz o krok dalej. Widzicie, co tu mam? Tak jest. Gogle wirtualnej rzeczywistości, jest to dokładnie Oculus Rift S. Już w tej chwili wiadomo, że są wycofywane, niedługo pojawią się nowe Oculusy. Tutaj pytanie do was szybkie, czy chcielibyście recenzję nowych gogli zobaczyć na naszym kanale? No a ja w tej chwili zatopię się chyba w świat Gwiezdnych Wojen, tak już naprawdę, naprawdę dogłębnie. Słyszałem, że ta gra właśnie w taki sposób powinna być doświadczana. No i co? Zobaczymy, jak to wygląda. Już jestem w moim wirtualnym salonie. Tu gdzieś leży kontroler. Okej, jest. I słuchajcie, co jest fajne? Że oczywiście nie używa się tych kontrolerów, tylko będziemy używać dalej Thrustmasterów. Gra się ładuje troszkę dłużej, aniżeli normalnie, ale o, już jesteśmy. Jak widzicie, pedały już pozbyłem się ich. Co się... O, jak pięknie! Jestem na pokładzie X-Winga! O, jakie to jest cudowne! Chyba jakoś mam cel? Zniszcz system celowniczy Gwiezdnego Niszczyciela. Tam jest Gwiezdny Niszczyciel. O, matko! Czy wy to widzicie? Jakie piękne! O, tak, słuchajcie. Tak jak mówiłem, faktycznie w ten sposób, jeżeli jest się fanem oczywiście Gwiezdnych Wojen i nie tylko, ale jeżeli jest się fanem Gwiezdnych Wojen, to w ten sposób powinno się tej gry doświadczać. No jestem na pokładzie X-Winga, mam kostium pilota X-Winga. Dobra, zawracamy, bo gdzieś ten niszczyciel, co ja mam tutaj zniszczyć? Okej, zdaje się, że to wygląda jak coś, co można zniszczyć. Jeszcze nie tym razem. Ale słuchajcie, wszystko tutaj jest, po prostu przepięknie. Ależ to wygląda. O kurde. Panie i panowie, ja chyba tutaj zostaję. W ogóle da się przenieść jakoś? Powinna być jakaś fabuła cała osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen. Gdzie są te działka, które do mnie strzelają? Przelatuję tuż nad pokładem Gwiezdnego Niszczyciela. O, jak pięknie. Ale fajnie reagują w ogóle te kontrolery, joystick naprawdę robi robotę w porównaniu z tym, co się działo na myszce. Ja tylko powinienem mieć go tutaj na środku, ale spojrzę tutaj i w ogóle, a tu jest cały kokpit, wszystko. To jedziemy. No nie możemy puszczać, tak, jedno poszło. Dobra, trzeba trochę opanować. Nie mam w ogóle żadnej tej takiej choroby VR-owej. Zdaje się, że niektórzy na to cierpią, a mi się całkiem fajnie lata, nie czuję żadnych
mdłości, ani nie zbieram się na wymioty, także jest fajnie, ale ja jestem na to odporny w ogóle. Ależ to wygląda, kurczę, no po prostu przepięknie. Tutaj reaguje też na ruchy przepustnicy. Inaczej mam to niż zaprogramowane, ale dobra, coś się musiało przestawić, to jeszcze jest do ogarnięcia. Use the force, Luke. Wybaczcie mi efekty dźwiękowe, ale nie możemy tutaj niestety tych oryginalnych puszczać. No poza tym tak to jest przy nagrywaniu dźwięku, że zawsze chce się nagrać tylko głos. Ależ to wygląda. Gdzie są te TIE Fightery? Ja bym chciał jakiegoś TIE Fightera zniszczyć. Ale chyba spękały już. Rozeszło się po galaktyce, że Kamil Skywalker jest za sterami X-Winga. O, jakie to jest piękne. Słuchajcie, to jest cały kokpit. Szkoda, że jeszcze ten VR nie jest na takim poziomie, że można tego dotknąć i to poczuć, ale jest naprawdę... kozacko. R2D2 jest za mną! What? Jakie piękne! To jest R2D2? Tak, R2D2! Wow, ale są efekty. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli macie, no niespecjalnie kupować zestaw może do takiej gry jest bez sensu, zwłaszcza teraz, kiedy za moment ma pojawić się kolejna wersja Oculusa, ale jeżeli macie zestaw wirtualnej rzeczywistości i zastanawialiście się, czy warto kupić grę Star Wars Squadrons, to jak najbardziej warto, jest kozacko, naprawdę. Zniszcz system celowniczy Gwiezdnego Niszczyciela, ale kozacko, słuchajcie, po prostu ja się cieszę teraz jak dziecko. Jakbym spełnił swoje marzenia, jakbym był w świecie Gwiezdnych Wojen. Tak samo się cieszyłem, jak grałem w Obcego, tego ostatniego. I były poziomy takie, które przynosiły nas w takie momenty, które się pojawiały w filmie pierwszym. Też cieszyłem się jak dzieciak, to teraz cieszę się jak dzieciak razy 4. Po prostu ten kokpit tutaj, te wszystkie kontrolki, świeci się idealnie. No pięknie to wygląda. Ciężko jest mi to opisać. Mam nadzieję, że uda się to Wam przekazać chociaż troszkę przy przechwytywaniu tego obrazu. No, ale jest naprawdę kozacko. Gdzie ten niszczyciel? O tak. Use the force, Luke. Use the force, Kamil. A po chwili, jak się już opanuje te sterowanie, to jest całkiem łatwo latać. Naprawdę te joysticki tutaj dużo dają. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Cieszę się, że zostawiliśmy ten joystick po materiale z Microsoft Flight Simulator. Świetnie reagują te joysticki, naprawdę. O, okej. Okay. Właśnie świetnie reagują. Rozbiłem się, ale jeszcze żyjemy, okej. Okay. Czyli mamy jakieś osłony. Jeszcze ten R2D2 za plecami. Tutaj w ogóle wszystko, jest jakie niesamowite szczegóły tego modelu. Tu jest ten celowniczek, co się powinien wysuwać. Ale w końcu jestem Use the Force Luke, także... Czy Use the Force Kamil, także nie potrzebuję tego celownika. Gdzie jest ten system? Tu chyba jest ten system. Genialne, słuchajcie. Dla wszystkich fanów Star Wars. Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Widzicie, że cały czas mam banana od ucha do ucha. No jest czad. Jest czad. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Linki do sprzętu, który w nim zobaczyliście oraz do gry Star Wars Squadrons możecie znaleźć w opisie. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, tak jak ja, czy kompletnie Was to uniwersum nie interesuje. No a ja teraz już dziękuję Wam za oglądanie i niech moc będzie z Wami.